Siemaneczko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Heat. Pytacie się mnie często, Lucek, kiedy będzie Need for Speed Heat, kiedy zagrasz? No właśnie, i gram, i zobaczcie na czym gram. Kierownica. Najpierw sobie zobaczymy jedną bardzo ważną rzecz, bo dodali backfire, zobacz co tu mamy. Możemy sobie teraz kolor płomieni tych zajebistych wybrać, jaki chcesz. Kolor chyba, dym spod opon mogliśmy sobie wybrać wcześniej, prawda? Weźmy niebieski, cyk. Yo boy, patrz, to wygląda jak jakiś, nie wiem, jakby jakieś duchy mu wyskakiwały z tej rury czy coś. Oh boy. Zobacz na to. To jest niesamowite, jak to wygląda. Ja wiem, że to nie jest może realistyczne, ale to jest po prostu fajne. To jest naprawdę fajne, mi się to strasznie podoba. Patrz jak zmiksował ładnie, widziałeś? Lucek, czemu nie grasz na kierownicy? No bo na kierownica nie była obsługiwana przez dłuższy czas w Need for Speedzie, no. Ale niektórzy tego nie rozumieją. Lucek, gra wyścigowa, graj na kierownicy, co ty robisz? Masz kierownicy, gry na kierownicy. Nieważne, że gra nie miała obsługiwanej kierownicy, masz grać i koniec. Ale teraz dodali i całkiem spoko się jeździ. Zaraz wam powiem o jednym minusie, powiem jak skonfigurować kierownicę pod tą grę, żeby grało się naprawdę ok i żeby łatwo było się przyzwyczaić, jak ktoś się przesiądzie, zaraz spada. Tutaj jest mega arcade'owo i żeby to ogarnąć, no to trzeba się troszeczkę... przyzwyczaj. Na początku dla mnie było to trudne, i do tej pory nie jest łatwe. Znaczy tak, jak grałem na padzie, to i tak driftowanie dla mnie było takie, wiesz, smutne, no. Ja jakoś tego nie potrafię wyczuć tutaj w tej grze. Jedynie tym fokusem mi się tak driftuje fajnie. No dobra, no to pomyślicie sobie, to jest gra arcade'owa. Tutaj się jeździ naprawdę hardkorowo, ogromnymi prędkościami. To jakie są właściwie zalety grania na kierownicy? No i jak dla mnie granie na kierownicy to jest fajna chillerka i pełna kontrola nad samochodem, czyli możesz na przykład jeździć sobie bardzo powoli, bardzo precyzyjnie, trzymać się na pasie, na padzie jest to dużo trudniejsze, żeby to zrobić. Nie da się tak, wiesz, precyzyjnie skręcać. I ważna sprawa, moja kierownica ma 900 stopni obrotu, zupełnie jak G29. No i żeby w tą grę, moim zdaniem, grało się przyjemnie, to ja wam polecam ustawić sobie 360 stopni obrotu, nie? Czyli to jest pyk, maksymalnie w prawo, maksymalnie w lewo, wygląda tak, czyli to mam maksymalny skręt i cyk. I tak to sobie wygląda. Dlatego, że tutaj naprawdę bardzo szybko trzeba reagować na to, co się dzieje na ekranie. I jakbyś miał zrobić ten maksymalny skręt w lewo, czy maksymalny skręt w prawo, wiesz, obracając kierownicę tyle, no to no nie dasz rady. No, próbowałem i naprawdę nie gra się przyjemnie. Natomiast jak sobie zmniejszysz ten kąt skrętu, jest dużo lepiej i 360 myślę, że jest akurat. Jestem w stanie nawet uczestniczyć w wyścigach, bo nie osiągam tutaj... Nie osiągam tutaj bardzo wysokich pozycji z tego powodu, że po prostu trzeba się do kierownicy przyzwyczaić w tej grze. Ktoś dużo grał w Fordze, w jakieś tam gry symulacyjne, to może być naprawdę problem, żeby się tutaj przyzwyczaić tak od razu i będzie musiał trochę pograć, nie? Ja myślę, że to trzeba bardziej traktować, że kierownica jest takim po prostu większym padem w tej grze, nie? I musisz raczej robić bardziej takie, wiesz, nerwowe, szybkie ruchy, ale też oczywiście dohamowywać przed skręcaniem. Tak to przynajmniej sobie próbuję wytłumaczyć i w ten sposób próbuję działać. W ogóle wiecie co ja robię? Ja używam tego hamulca nożnego trochę jak sprzęgła, bo jestem przyzwyczajony od driftowania z Fordzy, że tam cały czas jak samochód jest za słaby, jak ma za niskie obroty podczas driftu, to dodaję sobie tego sprzęgła, żeby strzelić ze sprzęgła, żeby samochód wszedł na obroty szybciej i trochę zaczął mielić, nie? Jakoś tam lepiej. Serio. Ja mam chyba tutaj za długie biegi w tym samochodzie.
No dobrze, mamy tutaj już zupełnie inną furę. Napęd na tył, zrobiona pod drift. Mamy zupełnie inną skrzynię biegu. I zobaczymy, czy na kierownicy będę w stanie opanować ją jakoś lepiej, bo pamiętam, że samochody z napędem na tył bardzo ciężko się nimi driftowało na padzie. Może dlatego, że ten skręt był właśnie taki zbyt gwałtowny. Co ty dajesz? Patrz na to. Ale fajnie. Co? Ty chcesz mi powiedzieć, że ja na kierownicy pobiję swoje rekordy, które robiłem na padzie? 61 tysięcy. Ja tu zaraz rekorda czasnę. A wyobraźcie sobie, co by było, jakbym miał ten 900 stopni obrotu. No to bym musiał... No dobrze, ale to są drifty. Da się driftować. Z tym, że faktycznie na kierownicy mi się driftuje lepiej samochodem z napędem na tył. Chyba, że coś zmienili od tego czasu, kiedy grałem na padzie. I zobaczcie, możemy się tak chillować na kierownicy, wiesz. Jeździć sobie tak precyzyjnie, nie pokonywać te wszystkie... O. Jeździć sobie swoim pasem, nie musimy tak, wiesz. Na padzie jak skręcisz lekko, to tak o łup, 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 łup. Coś takiego na padzie robisz, nie? Tak łup, tak łup, łup. A na kierownicy możesz sobie, wiesz. Nawet jak masz taki mały kąt obrotu ustawiony, kąt skrętu tej kierownicy, to i tak możesz bardzo precyzyjnie sobie tym samochodem, wiesz, sterować. I to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Myślę, że taka chillerka jest jak najbardziej wskazana. Jest jeden problem, o którym wam chyba wspominałem, że jeden minus jest tylko jeżdżenie na kierownicy. Jak w tej grze. Jak jedziemy sobie z dużą prędkością i mamy na przykład duży kąt ustawiony kierownicy, to fajnie wtedy wygląda, znaczy to fajnie wtedy widać. Czułość kierownicy przy każdej prędkości jest taka sama, nie? Czy jedziemy wolno, czy jedziemy szybko. I jak jedziemy już bardzo szybko, tak gdzieś koło 300 km na godzinę, to musimy bardzo mocno kierownicą skręcić, żeby wyrobić na jakimś tam zakręcie, nie? Zwłaszcza jeśli mamy ten duży kąt. Jak zmniejszamy sobie na 360 stopni, tak jak teraz mam, to bez problemu możemy sobie... Dlatego od razu polecam wam po prostu zmniejszyć ten kąt do tej gry, szczególnie. I w Paybacku też to testowałem ostatnio, jest podobnie. Warto sobie zmienić ten kąt. No dobrze, ale powiedzmy, chcę sobie pojechać w wyścig, zmienimy samochód. Weźmy jakiegoś szatana. Moim najlepszym obecnie samochodem nie jest McLaren, tylko Volvo. Serio, jest zrobione pod wyścig. Ale wezmę sobie tego McLarena, bo mi się po prostu bardziej podoba. Czy będziemy w stanie rywalizować kierownica kontra pad? Jeśli ktoś się bardzo przyzwyczai na kierownicy i ustawi sobie tam, nie wiem, pół stopnia skrętu, to może da radę. Tylko będzie tylko skręcał, nie? Dobra, i jedziemy. Skrzynia automatyczna. Jeśli chodzi o wyścigi, to bardzo fajnie się zmienia tutaj biegi. Patrz. To można sobie nawet manualną skrzynię ustawić, jest spoko, nie? Dobra, jechałem wcześniej BM-ką i nie szło mi tak, nie szło mi tak fajnie, bo BM-ka nie była, wiesz, przyczepna aż tak bardzo jak ten samochód. Mówię o tej BMW GTR. A tutaj patrz, 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 prawie wyrobiłem. Nawet nie trzeba aż tak bardzo skręcać, ekstra. No, ten samochód jest dużo lepszy od tych przeciwników, więc mam tutaj trochę fory, ale jak najbardziej, da się grać na tej, na kierownicy w tę grę. Czyli na ręcznym, uwaga. Kurde, myślałem, że wyrąbię w barierki jak zawsze. Się nie udało. I znowu ręczny. Widziałeś? Zobacz. Ops. I już na przedzie. Się zastanawiam, w sumie w tym McLarenie nie ma takiego chyba drążka od hamulca ręcznego, tylko tam są guziki, nie? Jak ja wciskam hamulec ręczny przy takiej prędkości, to ten kierowca musi taki guzik tam gdzieś klikać na kokpicie, nie? W zależności od, nie wiem, jak tutaj w tym McLarenie jest. Ciekawe, jakby to wyglądało w rzeczywistości.
pewnie zapytacie się, jak wygląda tutaj force feedback. Force feedback jest, jak się jedzie trochę po wybojach jakichś, jak się wjeżdża na krawężnik, czasami to trochę czuć. Ja sobie zmniejszyłem tamte wszystkie siły, bo w sumie nie wiem, czy mi to jest aż tak potrzebne w tej grze, żeby czuć ten samochód. Nie? Co nam to właściwie da? No nic, i tak musimy, wiesz, jeździć jak szalony. Jedna rzecz, bardzo ważna. Wiem, że jak grałem na padzie i uciekałem przed policją, to była jedna taka miejscówka, na którą ciężko mi było na początku wskoczyć. No dobrze, czyli co? Mamy precyzyjne skręcanie na kierownicy, coś czego na padzie, no, nie uzyskasz po prostu. Chyba, żebyś miał jakiegoś tam niesamowitego pada zrobionego z jakiejś księżycowej stali i takiego legendarnego czy coś, nie wiem. No to może wtedy by się dał radę tak precyzyjnie skręcać, ale byłoby i tak ciężko. Zrobimy test. Ponieważ jest to sprzęt taki dość precyzyjny, precyzyjniejszy od tego odpada. Tutaj mamy skocznię i na nią trzeba precyzyjnie najechać, żeby wskoczyć na tory. Jak się ucieka przed policją, jest to mega pomocne. Jest to miejsce po prostu, gdzie zawsze uciekałem przed policją. Nie ma opcji, żeby oni nas złapali, chyba że był jakiś update, o którym nie wiem. No dobra, zobaczymy. Na padzie ciężko jest tam wskoczyć za pierwszym razem. Ciężko mi było wskoczyć za pierwszym razem, wy to jesteście koksy, nie? Ale teraz, puściłem sobie troszeczkę gazu i łup! I jakoś tutaj, nie? Hops. I hamulec. Delikatnie hamulcem. Zobacz! Delikatnie hamulec. I elegancko. Tutaj na tych torach jest takie specjalne wyzwanie, które bardzo ciężko jest zrobić na padzie. Czy to możliwe, żebym uzyskał tutaj jakiś fajny czas na kierownicy, gdzie mamy tutaj bardzo precyzyjny sposób prowadzenia samochodu? Zaraz zobaczymy. Więc tak, mamy tego McLarena, samochód bardzo przyczepny i mamy time trial, na którym można wygrać dużo kasy, oczywiście jeśli nie spadniesz z torów i trzeba tu jechać jak najszybciej, jak najprecyzyjniej. I myślę, że do tego wyzwania kierownica powinna być najlepsza. Widzieliście, jak teraz musiałem się skupić dosyć mocno. Byłem w stanie pokonać te łuki wszystkie bardzo gładko, nie? Tylko mówię, no trzeba się przyzwyczaić do tego trochę i wiadomo, przed niektórymi łukami trzeba wyhamować. Ale tak, udało się i precyzyjnie mogłem sobie tą kierownicą nakierować. No więc co, chyba pokazałem wam wszystkie takie rzeczy odnośnie tego grania na kierownicy. Zrobimy sobie jeszcze na pewno następny odcinek, bo widzę, że parę rzeczy zostało dodanych do tego NFS-a, jakieś nowe zawody, jakieś takie inne rzeczy. Będziemy musieli sobie to sprawdzić i obadać na pewno. I teraz dla najbardziej wytrwałych widzów, którzy dotarli do tego momentu, mam wyjątkowy konkurs, tak jest. Ci, co oglądają, wiedzą, że już go zapowiadałem od dawna, ale ponieważ wy jesteście najwierniejszymi widzami, którzy dotarli aż do tego momentu filmu, to mam dla was coś wyjątkowego. Słuchajcie, mam do rozdania kierownicę Logitech G29. I możecie ją zdobyć za friko. Oglądacie ten film, piszecie komentarz i wygrywacie kierownicę. To mniej więcej będzie wyglądać. I teraz, piszecie komentarz pod tym filmem. Dlaczego to właśnie wy powinniście mieć, zdobyć, wygrać kierownicę Logitech G29? Dlaczego to właśnie ty powinieneś wygrać? Napisz coś o sobie, napisz dlaczego się interesujesz. No po prostu bądź kreatywny. Najbardziej kreatywne, najciekawsze komentarze będą najbardziej brane pod uwagę, tak? Po prostu. No. Wykaż się czymś, wyróżnij się. Pokaż się w tym komentarzu, i będziesz miał szansę wygrać Logitech G29. Ja będę wybierał 3 dni po publikacji tego filmu, dokładnie, co do minuty. Następne komentarze się już nie liczą, jak ktoś wstawi pół sekundy minięciu czasu konkursu, koniec, nie jest brane pod uwagę. Do widzenia.
3 dni od publikacji tego filmu wybiorę zwycięzcę i ogłoszę zwycięzcę konkursu, kto wygrał Logitech G29. Ja specjalnie robię to w ten sposób, że na końcu filmu, bo to jest tylko dla najbardziej wiernych fanów. Także macie na to 3 dni, napiszcie swój komentarz, dajcie znać, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać tę kierownicę. I jedna kluczowa sprawa. Jeśli na profilu waszym, YouTube'owym, nie będziecie mieli jakiegoś kontaktu, najlepiej, żeby to był mail, bardzo was proszę, żeby to był jakiś mail, gdzie można sobie kliknąć i wysłać wam maila, to nie będę miał się z wami jak skontaktować i nie wygracie tej kierownicy, nawet jeśli napiszecie komentarz roku jakikolwiek. Musicie się wykazać, myślę, że konkurs ciekawy, bo daje szansę każdemu wygrać, niezależnie od tego, kto tam co robi, czy nie musicie żadnych lajków dawać, żadnych subów, chociaż oczywiście jak dacie suba i lajka, no to bardzo dobrze, ale mi akurat na tym filmie zależy, żeby jak najmniej osób o nim wiedziało, wiecie? Naprawdę. Wiecie czemu? Dlatego, że to jest konkurs dla najwierniejszych widzów moich. Tych, którzy są, oglądają od początku do końca filmy i którzy mogą natrafić na właśnie takie smaczki jak teraz. Więc wykażcie się w komentarzach, teraz jest wasz moment. Logitech wysłał mi 2 kierownice, to prawda. Jedna jest dla was, druga jest do testów dla mnie, bo dużo osób się pyta, czy G29 się opłaca, czy nie, i sam chcę ją sprawdzić. Dlatego też będę ją testował. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hejka.